Pierwszy obraz to jest kreska, kapliczka, grób, krzyż. I to jest po prostu chowanie do grobu. I od tego zaczęła, od takiej dziwnej rzeczy szalenie. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego wernisażu? Pan Jan, to pan Jan mówi, a może zrobimy wystawę Kasi, bo robił 5 lat temu Dzień Sąsiada na podwórku i to wyszło fajnie i to państwo zobaczą. Prosimy. No słuchaj, życiarka Wałka, nic nie mogłam, więc powiedziałam, że jest to moje dziecko, przedstawiłam się i powiedziałam, że chciałabym tylko jednej rzeczy, żeby była sławna. Ale zaczęło się w ten sposób, że dramatycznie powiedziała, bo Kasia była bardzo związana ze swoim ojcem. To była wielka miłość. On był fantastyczny, spokojny, robił co należy, a ja się szarpałam. Bo miałam po prostu rozszarpaną duszę. No, oni byli tak z sobą związani, i Kasia i mój mąż, że jak mój mąż umarł, to zrobiłam szalony błąd, bo wzięłam Kasię na pogrzeb. Dlatego, że jak ona zobaczyła trumnę, i jak zobaczyła potem chowanie trumny do grobu, to był szok, to było nie do przeżycia dla niej. I tego nie miałam wyobraźni, że takich rzeczy nie należy robić po prostu. I ona po tym pogrzebie namalowała pierwszy obraz, to jest kreska, kapliczka, grób. Kiedy pani Maria przyniosła dziesiątki prac, które państwo tu dzisiaj widzą, to miałam ogromną radość, właściwie coraz większą w miarę oglądania tych prac i w miarę ich zestawiania ze sobą. Taką radość, która płynie po prostu z oglądania dobrego malarstwa, dobrej sztuki. Z takiego podziwiania, no przede wszystkim malarki jako kolorystki. Proszę państwa, nie będę mówiła o samych pracach. Jest z nami pan Andrzej Osenka. Bardzo serdecznie pana witam. Brawa, brawa. Że pan jako krytyk sztuki powie nam o tej twórczości w sposób fachowy. Dla mnie ta akurat sprawa jest dosyć szczególna, dlatego że pani autorka mieszkała nad mieszkaniem ciotki mojej żony. W tym to mieszkaniu ja pisałem pierwszą moją książkę o sztuce na początku lat 60., wtedy kiedy autorka się urodziła. Taka dziewczyna, która jest pod Aunię i ona maluje i że ja to zobaczę. No zobaczyłem. I to nie tylko ja, także nasi akurat przyjaciele, malarze. No i zorientowaliśmy się, że to jest poważna sprawa. To nie jest tylko to, że ktoś niepełnosprawny w ogóle bierze pędzel do ręki i go nie wypuszcza i maluje, tylko że on ma bardzo wiele do powiedzenia, ten ktoś. No i tak, i to tak trwało parę lat, póki pani Kasia nie umarła. Zaczynamy od Christiana, od historii, od Kasi, że Kasia jak każde dziecko malowała kredkami, farbami, akwarelami, to co każde dziecko by się dało, bo to były rysunki i tam malowała 20-30 rysuneczków drobnych na arkuszu A4.
sąsiadami w tego dnia, kiedy będziemy uroczyście się bawić. Właśnie na skwerze oleatu wśród zieleni śpiewu ptaków. I pani Maria wtedy powiedziała, że ma pracę, które chciałaby pokazać wszystkim, pracę Kasi. I te prace myśmy wystawili i powiem więcej, mamy taką prezentację z tego wydarzenia z roku 2009, majówka na skwerze oleatu. Świetna malarka, a za tym idzie świetny człowiek, znaczy w jej wyobraźni, w jej duszy coś niesamowicie buzowało, a możemy to poznać między innymi dlatego, że te wszystkie obrazy, które tutaj wiszą, są bardzo różnorodne. Prawie się nie pojawiają obrazy.